Sony zaprezentowało właśnie nowe modele telefonów Xperia XZ1 i XZ1 Compact. Mieliśmy przyjemność sprawdzić już te sprzęty i od razu Was uspokoję. Pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Jeszcze kilka takich nazw i nikt poza przedstawicielami Sony Mobile nie będzie wiedział, jaki telefon trzyma w dłoniach. Szczególnie, że nowe urządzenia wyglądają prawie tak samo jak poprzednie. No i to nazewnictwo. XZ1, XZ1 Compact. Dlaczego w zasadzie nie XZ Compact, skoro poprzedni model nazywał się X Compact? Nie wiem. Zacznijmy od XZ1, które jest czymś pomiędzy XZ a XZ Premium. W zasadzie to następca ubiegłorocznego XZ, który posiada większość cech modelu Premium. Mamy więc obecny w XZ Premium świetny i sprawiający masę frajdy tryb Super Slow Motion, umożliwiający nagrywanie filmów w 960 klatkach na sekundę. Mamy rejestrowanie predykcyjne, które samo rozpocznie zapisywanie obrazu, gdy wykryje ruch albo uśmiech. Aparat posiada też ciągły autofokus i nowość w portfolio Sony, czyli kreator 3D. 3D? Powiecie, że przecież ta technologia umarła. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Telefon potrafi skanować obiekty w trzech wymiarach i przenosić je do telefonu. Takiego bajeru jeszcze w smartfonach nie było i choć pewnie większość z Was wolałaby pojemniejszą baterię, to fajnie, że Sony cały czas rozwija możliwości swoich telefonów i aplikacji. Co w środku? Snapdragon 835, czyli rasowy high-endowy procesor, nie ma więc tu mowy o kompromisach. Do tego 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć kartami SD. Niestety trochę boli mała bateria, zastosowano tu bowiem jedynie 2700 mAh. No ale pozostaje nadzieja, że najnowszy Android i oprogramowanie Sony sprawią, że czas pracy na jednym ładowaniu będzie imponujący. Ekran ma 5,2 cala, chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5 i wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD. Posiada ponadto HDR. W telefonie zastosowano High Resolution Audio, mamy tu też głośniki stereo z 50% większym ciśnieniem akustycznym. Tym razem też będzie kolorowo. Czerń, biel, ale również, uwaga, gorące srebro, księżycowy błękit i nie zgadniecie jaki róż. Wenusjański. Zdecydowanie bardziej niż XZ1 zaskoczyła mnie XZ1 Compact. Poprzedni model plasował się w niższej półce, nowa odsłona Compacta wydaje się być telefonem klasy premium. Ma praktycznie wszystko to co XZ1. Dostaniemy więc zarówno Super Slow Motion, kreator 3D, jak i rejestrowanie predykcyjne. Co więcej, obiektyw przedniego aparatu ma szeroki, 120-stopniowy kąt, zrobi więc ciekawsze i szersze selfie. Ekran to 4,6 cala, możemy ponadto liczyć na systemy podnoszące jakość dźwięku, w tym Hi-Res Audio oraz nowe głośniki stereo, z większym o 50% ciśnieniem akustycznym. Tu też dostaniemy Snapdragon 835, 4 GB pamięci RAM, do tego 32 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia. Podobnie jak w XZ1, bateria ma pojemność 2700 mAh. Smartfon będzie dostępny w ciekawych kolorach: czarnym, białym srebrze, horyzontalnym błękicie i różowym zmierzchu. Nie wiem, kto wymyśla te zabawne nazwy, ale same kolory wyglądają naprawdę ładnie. Cen niestety jeszcze nie ujawniono, ale jak się tylko pojawią, zamieszczę odpowiednią adnotację w opisie. Jak Wam się podobają nowe smartfony Sony? Piszcie w komentarzach i do zobaczenia w następnym materiale.